Cześć, witajcie. Dzisiaj kolejny odcinek z serii o niskowęglowodanowym stylu życia. Odcinek krótki i prosty, bo chciałabym Wam podpowiedzieć kilka wskazówek na temat mięsa, które jest jednym z filarów diety niskowęglowodanowej. Ja nazywam się Marta Dobras, jestem gastroenterologiem, czyli specjalistą zajmującym się pacjentami z chorobami przewodu pokarmowego. I słuchajcie, jeżeli macie wybierać mięso, to, że tak powiem, pamiętajcie o tym, że istnieje cośkolwiek więcej niż pierś z kurczaka, dobra? Słuchajcie, to jest mięso przeżuwaczy. Chyba w tym momencie, jeżeli jest to wołowina, jagnięcina, baranina, dziczyzna, jeszcze z wolnego wybiegu, z wolnego wypasu, to jest najlepszej jakości mięso dostępne w tym momencie chyba u nas na rynku. Jeżeli macie taką możliwość, spróbujcie włączyć właśnie ten rodzaj mięsa do swojej diety przynajmniej raz, a najlepiej nawet 2 razy w tygodniu. Również dziczyzna, tak? Jeżeli chodzi o drób, no to mamy szeroki dosyć wybór, bo to jest i dziczyzna, i to jest mięso kurze, indycze, to są również perliczki, kaczki, gęsi. Słuchajcie, próbujcie różnego rodzaju mięsa, bo my czasami tak jakby przyzwyczajimy się do jednego gatunku mięsa, bo ono nam jakoś tam najbardziej smakuje, najlepiej nauczymy się je przyrządzać i jakby unikamy z różnych powodów innych gatunków mięs, więc słuchajcie, starajcie się być otwarci i próbować jednak tutaj rozszerzyć swoje menu. Może to być mięso królika, ryby, tutaj to nawet nie wiem do końca, czy ryby powinny być traktowane jako mięso, ale powiedzmy sobie, i wieprzowina. To, jakiej jakości jest mięso, to też musicie pamiętać, że zależy od bardzo wielu czynników. Ja wypisałam tylko te jakby najgrubsze, tak? Czyli to warunki chowu. Jeżeli mamy do wyboru i możemy sobie kupić mięso z wolnego wybiegu, to takie kupujemy. Jeżeli wybieramy karmienie naturalne nad przemysłowym, również wybieramy. Pamiętajmy również, że takie zwierzęta rosną dłużej, ponieważ wolniej przybierają na masie ciała. Tak, to powinny być mięso kupowane tam, gdzie jest prawidłowy nadzór nad hodowlą i tam, gdzie jest prawidłowa opieka weterynaryjna. Szczególnie jeżeli chodzi o nadzór weterynaryjny, to mamy dziczyznę, tak? Więc słuchajcie, mięso różni się, te wszystkie gatunki mięsa różnią się od siebie zawartością składników odżywczych, antyodżywczych i szkodliwych, teksturą, sposobem i długością przygotowania, dostępnością, sezonowością i ceną. Tak, zawartość składników odżywczych, pamiętamy, jest różna. Natomiast tak naprawdę, jeżeli chcemy zwiększyć ilość mięsa w naszej diecie, postawmy na dobrej jakości mięso. Mniej, ale lepszej jakości. Co to jest tekstura? To jest to, co ja zaobserwowałam u swoich dzieci, u najbliższych, że jeżeli to jest mięso, czy kiedyś było takie mięso marketowe, tak, no to ono jest bardziej miękkie, ono jest łatwiejsze do pogryzienia, ono krócej się przygotowuje i my generalnie, jeżeli nie znamy smaku i właśnie tego, jak to mięso jest inne, to trudno jest potem się przełamać i może w pierwszej chwili nam nie smakować, ponieważ mięso takich zwierząt hodowanych w naturalny sposób może być mięsem, które jest bardziej zwięzłe, które w opinii wielu osób jest takie bardziej żylaste, dłużej je trzeba gryźć, ma też inny smak i inny zapach. Więc słuchajcie, nie zamykajcie się na to, natomiast trzeba sobie ewidentnie tutaj powiedzieć, że to nie jest takie samo mięso jak stacki w markecie, tak? Różni się również sposobem i długością przygotowania i na to też trzeba się przygotować. No i dostępnością swoją, tak? Bo niektóre z tych produktów są dostępne sezonowo i również ceną, ale tutaj myślę, że przynajmniej jeżeli część mięsa w Waszej diecie będzie dobrej jakości, to i tak już zyskacie bardzo wiele na Waszym zdrowiu. Jeżeli chodzi o białko, to serdecznie zapraszam do obejrzenia odcinka o właśnie roli białka w diecie pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego, gdzie wiele informacji zawarłam na ten temat właśnie. I również jeśli chodzi o kolagen w diecie, bo my jesteśmy jakby tak nauczeni, czy traktujemy mięso, że są to tylko mięśnie. A mięso to nie tylko mięśnie, bo to również tłuszcz, który im towarzyszy. To również skóra, tak, i tkanka podskórna. To również podroby, czyli wątroby, serca, nerki, jelita, ozory, mózgi. To również kości, chrząstki, nóżki. Są osoby, które kupują i potrafią przygotować właśnie z tych części tutaj potrawy. Natomiast są takie, których napawa to lekkim obrzydzeniem. I słuchajcie, naprawdę nie warto uprzedzać się również do przygotowywania pokarmów, dania z tych części. Tak samo jak zapominamy o tym, że również wiele wartościowych substancji odżywczych ma szpik i ma krew, tak? Kości, chrząstki, nóżki. Wiele osób, no może tutaj taki regionalizm, jak mówię, że są rapety kurze, tak? Czyli kurze łapki, kurze nóżki, tak? Źródło kolagenu. I wiem, że dzięki właśnie filmikowi o kolagenie wiele osób przekonało się do gotowania właśnie takich rosołów kolagenowych czy zup kolagenowych, w których właśnie dorzucamy te części, z których możemy uzyskać dużą ilość właśnie kolagenu, tak? Więc też zachęcam do obejrzenia tego filmiku. Zapominamy, że wiele wartości odżywczych ma szpik kostny, szczególnie jeżeli to są kości wołowe i z nich tutaj najlepiej korzystać, i również krew. No, była kiedyś w kuchni staropolskiej wykorzystywana na szeroką skalę, obecnie dużo mniej. Jeżeli widzimy ją, to w wyrobach garmażeryjnych, to są kaszanki, salcesony, czarne, tak? Natomiast ja jeszcze doskonale pamiętam smak czerniny i zawsze wracają wspomnienia związane z moją babcią, która przygotowywała pyszną właśnie czerninę. Jeżeli znacie jakieś potrawy czy regionalne, czy takie, które każdy może w domu sobie przygotować właśnie z tych nietypowych, innych niż mięśnie części, to napiszcie, jeśli macie chwilę czasu, w komentarzu, w jaki sposób wykorzystujecie właśnie skórki, wątróbki, serca, nerki, jelita, kostki, chrząstki, szpik czy krew, bo może okazać się to jakby drogowskazem dla tych, którzy kompletnie nie mają zielonego pojęcia, że można jeść coś innego, tak? Że to również mogą być cenne i wartościowe składniki diety. I mięso, przygotowanie. Wszyscy boją się surowego mięsa, ale słuchajcie, zjedzenie tatara raz na jakiś czas, z dobrej jakości mięsa, naprawdę wnosi olbrzymią ilość wartości odżywczych do diety. Jeżeli nie ma tylko przeciwwskazań i, że tak powiem, cofki co do surowego mięsa, to zachęcam. Ja sama staram się zjeść przynajmniej jedną porcję tatara w ciągu tygodnia. Najlepiej gotowane mięso, ale również pieczone. Również jest możliwość zakupienia na przykład suszonej wołowiny. I słuchajcie, na drogę jako przekąska, no lepsza niż chipsy, tak? Ja uwielbiam właśnie suszone płaty wołowiny. Jeżeli coś gdzieś potrzebuję szybko sobie tam przekąsić, to właśnie super dodatek. Również smażenie, ale tutaj to polecam w odpowiedni sposób i zaopatrzyć się również w dobrej jakości sprzęty kuchenne. Już grillowanie, wędzenie, peklowanie czy solenie to już nie są tak do końca zdrowe sposoby przygotowania mięsa, natomiast wzbogacają dietę, tak? Powodują, że no, wprowadzamy inne smaki. Nie ma tej nudy kulinarnej, tak? Lepiej czasami trochę zmienić tą monotonię, dodać coś, zmienić sposób przygotowania, bo monotonne jedzenie ciągle tego samego naprawdę może się znudzić, a raz na jakiś czas właśnie zmiana sposobu przygotowania w rozsądny sposób może tutaj pomóc. Co jeszcze? No, zapominamy, że mięso możemy w różny sposób przygotować. Przede wszystkim nasze zęby, ale poza tym krojenie, siekanie, mielenie. To szczególnie polecam osobom z chorobami przewodu pokarmowego, z problemem z pasażem, czyli z przechodzeniem treści pokarmowej przez przewód pokarmowy albo z przewlekłym, nawet ostrym czy przewlekłym stanem zapalnym, z owrzodzeniami w przewodzie pokarmowym, ze zwężeniami, z zapaleniem. Wtedy to mielenie, siekanie czy krojenie, czyli wstępna pomoc w obróbce właśnie kęsów pokarmowych już może bardzo wiele pomóc w trawieniu, w łatwiejszym przyswajaniu i w tej biodostępności składników odżywczych z mięsa. Na czym smażyć? Bo to jest częste pytanie. No słuchajcie, mamy do wyboru i łój wołowy, i smalec gęsi, i smalec wieprzowy. Jest również masło klarowane, jest masło ghee, olej kokosowy i oliwa z oliwek. To są, że tak powiem, rzeczy, które polecam do obróbki termicznej mięsa. Wyrzucamy, jeżeli ktoś jeszcze odczuwa ciągoty do oleju słonecznikowego, czy oleju rzepakowego, czy jakichkolwiek innych rafinowanych olejów, to słuchajcie, to jest najwyższa pora na rozstanie, tak? Na pożegnanie się, na wyrzucenie tego z Waszego życia. To jest, słuchajcie, jak rozstanie z toksycznym partnerem, to jest rozstanie z olejami, z tłuszczami trans, z margaryną. Dajcie sobie spokój. Obróbka termiczna mięsa. No ja generalnie to zawsze polecam i to na wielu moich filmikach usłyszycie. Naczynia szklane, naczynia żaroodporne, również ze stali nierdzewnej. Ja niedawno pożegnałam się już z ostatnią patelnią teflonową, bo stwierdziłam, że to już koniec. Mam teraz ciężkie patelnie ze stali nierdzewnej. Na żeliwną się jeszcze nie zdecydowałam, bo boję się, że to może być za ciężkie, tym bardziej, że u mnie jeszcze dzieci w kuchni również uczestniczą, więc w gotowaniu, więc może być za ciężkie. Są również kamienne naczynia, są również drewniane, gliniane i drewniane akcesoria, które nie wiem czemu, ale mi bardzo przypadły do gustu i bardzo lubię te drewniane łopatki i inne ingrediencje kuchenne. Są również zwolennicy gotowania w wolnowarze, w szybkowarze. Moja mama bardzo lubi na przykład szybkowar, a ja jakoś jeszcze się nie zaznajomiłam zbyt mocno z tymi sprzętami. Również są sprzęty do smażenia na tak zwanej kropli tłuszczu i one wykorzystują jakby ten wirujące, bardzo gorące powietrze do przygotowania posiłków, czyli nie ma tego smażenia w głębokim tłuszczu, tylko właśnie w takim gorącym powietrzu. I tam również, słuchajcie, tam wcale nie musi być łyżka oleju, tam może również być dobrze łyżka masła klarowanego, czy roztopionego smalcu, czy roztopionego właśnie oleju kokosowego. Też bardzo fajne urządzenie do przygotowywania potraw z użyciem jakby jak najmniejszego procesowania tego. Ja bardzo lubię to urządzenie akurat. No jak zacząć wprowadzać mięso do swojej diety? Naprawdę powoli, stopniowo. Jeżeli nie jesteście nauczeni jedzenia mięsa, to nie przestawiajcie się na karniwora od razu. Tak? Róbcie to stopniowo. Wprowadzajcie najpierw po kawałku, do jednego posiłku. Przewód pokarmowy, który nie ma doświadczenia w trawieniu mięsa, musi się tego nauczyć. Musi się nauczyć w odpowiedni sposób przygotować na to żołądek, czyli dać odpowiednią kwasowość, bo słuchajcie, mięso do trawienia potrzebuje niskiego pH, potrzebuje dużej kwaśności, bo inaczej będziecie mieli wzdęcia, bulgotania, uczucie zalegania jedzenia w żołądku, odbijania, tak? To jest efekt tego, że pH soku żołądkowego jest nieprawidłowe, tak? Będziecie mieli nawet zgagi, tak? Więc tu próbować różne gatunki mięsa. Na początku łatwiej przychodzą jedne, potem drugie. Ja pamiętam, jak sama nie mogłam się przez wiele lat przekonać do baraniny. Tak? I jakoś miałam problem z tym gatunkiem mięsa, natomiast w odpowiedni sposób przyprawione, podane, bardzo mi zasmakowało. I tak jak tutaj napisałam, nie zniechęcać się na zawsze. Trzeba próbować. Różny sposób przygotowania, różne przyprawy, różne formy. Naprawdę nie warto spisywać na straty mięsa tylko dlatego, że raz gdzieś kiedyś nam nie posmakowało. Mamy negatywne wspomnienia, czy to z dzieciństwa, czy to z jakichś właśnie miejsc, gdzie uprzedzamy się po prostu do tego po jednym czy po dwóch razach. Słuchajcie, nie warto. Zawsze warto próbować, bo każdy gatunek mięsa te inne wartości odżywcze wnosi i warto próbować, warto wracać. Tak samo jak mamy negatywne przekonania dotyczące mięsa, tak na przykład z czym się spotkałam, że nie będę jadł czegoś, co zawiera nerki, bo będzie na pewno śmierdziało moczem. No słuchajcie, jeżeli się źle przygotuje, to będzie problem, ale dobrze przygotowane potrawy to są bogate w bardzo wiele wartości odżywczych. Tak samo jak przygotowanie wątróbki, tak samo jak przygotowanie innych jakby części mięsa, tak? No i warto zawsze szukać nowych możliwości. Czy coś jest gotowane, czy w jakimś sosie, czy zupa, czy mielone, czy gulasz. No, jest tych możliwości bardzo wiele. Jeżeli macie jakieś super przepisy, którymi chcielibyście się podzielić, to wpiszcie w komentarzu, bo może będą osoby, które skorzystają z takich właśnie sprawdzonych przepisów, albo jak mieliście swoje własne przygody z różnymi gatunkami mięsa, z ich wprowadzaniem i może też macie swoje przekonania albo jakieś nawyki dotyczące właśnie jedzenia mięsa. No i co tu zrobić, żeby lepiej trawić mięso? No to musi być to, co powiedziałam, odpowiednie pH żołądka. Możemy zrobić to przy pomocy soli, czyli na przykład ssanie kryształka soli przed jedzeniem, jakieś godzinę, 40 minut, żeby podnieść pH soku żołądkowego. To może być szklanka z łyżką octu, sokiem z cytryny, z witaminą C i na przykład z witaminą C to ja preferuję wypicie właśnie sobie przed śniadaniem, bo ja właśnie tak samo mam problem z trawieniem mięsa, ze względu na to, że przyjmowałam w swoim życiu dużą ilość leków przeciwbólowych związanych z migrenami. Przyjmowałam sporo antybiotyków związanych właśnie z zapaleniem kości, z zapaleniem zębów i problemami tutaj. Więc mój żołądek nie trawi tak, jak powinien. I bardzo fajnie poprawiło mi się trawienie, kiedy przyjmuję na szczo właśnie wodę z witaminą C. Super podnosi to pH żołądka. Ja nie mam problemu ze zjedzeniem jajecznicy z 3 jajek usmażonej właśnie na maśle A kiedyś, no, 2 jajka to było maks i czasami przypominały mi się do późnego popołudnia. A teraz absolutnie nie mam z tym żadnego problemu. Również bardzo ważne są przerwy między posiłkami, czyli żeby nie pojadać. Wyznaczyć sobie 2 albo 3 posiłki w ciągu dnia i zachować pomiędzy nimi przerwy, żeby żołądek miał szansę się oczyścić, znowu naprodukować kwasu, obniżyć odpowiednio pH. Bardzo to jest ważne, żeby w odpowiedni sposób to mięso trawić. Nie łączyć mięsa, jeżeli macie problem właśnie typu pełności, wzdęcia, odbijania, uczucia zalegania jedzenia. Nie łączyć z produktami podnoszącymi pH żołądka, czyli szczególnie z węglowodanami. Mięsko z ziemniaczkiem, mięsko z kaszą, mięsko z dużą ilością warzyw. Tak, czasami warto przynajmniej na początku to mięso zjeść jako sam posiłek. Wiem, że to w naszej tradycji i kulturze może wydawać się dziwne, tak, bo ja też nie umiałam zjeść jajecznicy bez chleba, ale jednak się da. I również jeżeli jem mięso, to najpierw staram się zjeść je na początku posiłku, a dopiero potem dorzucić sobie trochę warzyw, a szczególnie jeżeli to jest takie mięso, które już widzę, że pójdzie mi gorzej z trawieniem, to tych warzyw niewiele i głównie warzywa liściaste. Natomiast nie przeplatajcie w trakcie posiłku węglowodanami, czyli tym, co zawiera węglowodany, bo one podnoszą pH soku żołądkowego i powodują, że gorzej trawimy właśnie między innymi mięso. Nie rozwadniać soków trawiennych, tak? Czyli nie pijemy bezpośrednio przed posiłkiem, nie pijemy w trakcie posiłku i jeżeli chcemy pić po posiłku, to dopiero po jego zakończeniu możemy się trochę napić, a tak najlepiej to też byłoby jeszcze dobrze z pół godziny odczekać, tak? Żeby to trawienie było jak najbardziej sprawne, żeby to zrobić jak najszybciej, żeby ta treść pokarmowa zeszła sobie z żołądka do jelit i tam zaczął się proces wchłaniania. I odpowiednia objętość posiłku, czyli musimy znaleźć taką objętość, która nie będzie ani za duża, ani za mała. Również na objętość posiłku pamiętajcie, że wchodzi wypity płyn, czyli tutaj nie rozwadniamy, i połknięte powietrze. Czyli jeśli jecie szybko, jeśli jecie w pośpiechu, jeżeli jecie w taki sposób połykania dużych kęsów, to będziecie mieć to uczucie pełności. Będzie problem z odbijaniem, z bekaniem, z nieprzyjemnym ciężarem w nadbrzuszu. Dlatego warto również do jedzenia, do przygotowywania mięsa dodawać przyprawy. Na przykład pieprz bardzo fajnie działa, tymianek, rozmaryn, szałwia. Tak, rumianek, mięta jako herbatki wypijane pomiędzy posiłkami. Kmin rzymski bardzo fajnie. Cząber szczególnie do baraniny. To właśnie ten dodatek cząbru sprawił, że mi na przykład mięso baranie dużo lepiej smakuje. Imbier i kurkuma również poprawiają trawienie. I kolejne, no to są właśnie herbatki ziołowe, to mogą być również nalewki. Słuchajcie, jest mnóstwo przepisów na wspomagacze trawienia i to nie nalewki na szklanki, ale bardziej na krople albo na łyżeczki czy kieliszki, więc jest to niewielka ilość alkoholu, natomiast może bardzo pomóc szczególnie jakby w tej początkowej części, kiedy no, trawimy gorzej. Tak więc skupiamy się, że to są ziołowe preparaty, natomiast myślę, że ilość alkoholu w nich jest niewielka, więc nie musimy to jakoś mega brać pod uwagę. Przyprawianie odpowiednie, tak? Są również gotowe preparaty ziołowe na trawienie. Macie wiele wspaniałych kompozycji stworzonych przez znanych zielarzy i naturoterapeutów, więc spróbujcie, korzystajcie, bo czasami właśnie takie mieszanki ziołowe już gotowe również mogą być przydatne. No i mamy różnego rodzaju suplementy, diety, które pomagają w trawieniu, na przykład betaina HCl, to jest na przykład papaja Enzymes Plus. Z gotowych preparatów to również są takie kropelki Iberogastu, słuchajcie, one tak samo wzięte przed jedzeniem pomagają w trawieniu. No i co? Trzeba mieć ślinę, żeby gryźć, żeby obrobić, że tak powiem, w ustach ten kawałek mięsa, trzeba mieć ślinę, więc stymulowanie wydzielania śliny. Czasami to szczególnie było w czasach pandemii, gdzie problem mieli pacjenci po chorobie z właśnie zespołem takim suchości jamy ustnej, no to próbowaliśmy pobudzić wydzielanie śliny przed posiłkiem, na przykład poprzez to, że wąchali cytrynę, lizali plasterek, ssali w ustach plasterek cytryny, mieli sobie kupić żółty talerzyk, żółty kubeczek, tak żeby wszystkimi zmysłami próbować pobudzić wydzielanie śliny. Czasami było to przez chwilę rzucie gumy, chociaż tego w sumie nie polecam, ale jeżeli jest taki problem i tą ślinę trzeba pobudzić, to jak najbardziej przez chwilę rzucie gumy również może pomóc, tym bardziej jeśli to będzie guma o kwaśnym smaku, tak? Nie miętowa, tylko kwaśna. No i spokojne właśnie gryzienie, połykanie, żeby zwiększyć już ten proces trawienia w jamie ustnej, już go tutaj zacząć, bo pamiętamy, że ślina zawiera enzymy trawienne, tak? Zawiera amylazę ślinową, zawiera lizozymy, zawiera substancje, które odkażają, tak? Działają przeciwbakteryjnie na przykład na pokarm, więc jeszcze zwiększają bezpieczeństwo. Ten pokarm ma rozluźnioną strukturę, jest pocięty na kawałeczki, dużo lepiej wtedy się trawi i wchłania, jest bardziej biodostępny. No i co? Żeby wydzielały się soki trawienne, to musimy być nawodnieni. Słuchajcie, ja dalej, mimo już tylu lat w pracy, w zawodzie, pierwszą rzeczą, którą muszę pacjentom tłumaczyć, to to, że mają pić wodę. Wiecie, to jest niby naturalne, że człowiek powinien pić wodę, ale nadal nie dla wszystkich, więc pamiętamy o uzupełnianiu płynów. 30 ml na kilogram masy ciała tego płynu powinno być. Uzupełnienie witamin i minerałów. Macie wielkie materiały o B12, o kwasie foliowym, o witaminie C, o witaminie D, o magnezie, tak, gdzie uzupełnienie tych niedoborów poprawia trawienie i ma niebagatelny wpływ na to, jak przyswajamy właśnie i jak korzystamy z tego, co jest w mięsie dla nas do wykorzystania, tak? To również wysiłek fizyczny. Ja ostatnio zaczęłam pacjentom pisać 10 000 kroków dziennie. To jest bardzo ważne, żeby w odpowiedni sposób trawić, ale potem to, co strawimy, wchłoniemy, żeby również wbudować w dobre miejsce w naszym ciele, tak? Żeby organizm wykorzystał to do budowy mięśni, do regeneracji, tak? Do regeneracji stawów, bo pamiętamy, że stawy regenerują się w ruchu, więc jeżeli spożyjemy posiłek zawierający właśnie w sobie na przykład kolagen, białko i sobie później pójdziemy na spacer, to większa szansa na to, że będą regenerowały się z tych wchłoniętych składników odżywczych wasze stawy. To samo skóra, to jest lepsze krążenie, to jest również lepsze odebranie tych metabolitów wtórnych i potem ich wydalenie. Słuchajcie, wysiłek fizyczny, tak jak sen i regeneracja, są niebagatelne dla całego ciała. To jest must have, tak? To, co jemy, jak śpimy, jak odpoczywamy, jaka jest ilość i jakość wysiłku fizycznego. Naprawdę spacer wystarczy. I co jeszcze? I pozytywne myślenie. I Ten akurat punkt to dedykuję jednej z moich pacjentek, która zwróciła mi na to uwagę i powiedziała, że miała zawsze problemy z mięsem, ponieważ była w dzieciństwie zmuszana do jedzenia mięsa i ma w związku z tym traumę, ale zaczęła sobie to w głowie przepracowywać, pozytywnie myśleć na ten temat i po jakimś czasie przestało to być dla niej takie trudne. Więc słuchajcie, można również zmienić w sobie nastawienie i myślenie właśnie o mięsie czy o produktach właśnie z tej grupy jako, nie wiem, o karze, tak? I przestać się ich bać. Również zrobienie porządku z własnymi myślami, przekonaniami, nawykami. Słuchajcie, to trzeba sprawdzać, to zawsze trzeba mieć, jakby znaleźć własne zdanie w tym wszystkim, gdzie my się znajdujemy w tej całej masie informacji dotyczących różnych składników żywności. No i oczywiście przypominam Wam, że to, co tutaj dla Was nagrywam, to są materiały edukacyjne i nie traktujecie i nie możecie tego traktować jako poradę lekarską. Wielkie dzięki za komentarze, za lajki, za subskrypcje. Bardzo się cieszę, że pomagają Wam te filmiki i że dzielicie się informacjami. Wielkie dzięki za wszystkie postawione kawy. One pomagają mi tutaj właśnie organizować się trochę przy nagraniach tych odcinków. No i ostatnia rzecz, którą dzisiaj myślę, że muszę zamieścić. Słuchajcie, ja nie podaję, staram się w filmach nie podawać żadnych nazw handlowych, nie polecać żadnych konkretnych preparatów. Nie mam żadnych współprac, żadnych, że tak powiem, sponsoringów. To, co do Was mówię, to jest tylko i wyłącznie wiedza. Tak? Jeżeli tam padnie nazwa gdzieś jakiegoś preparatu, to jest to rzecz, która jest wypróbowana, która jest ogólnie dostępna. Jedyne, co polecam szczerze i z całego serca, to czytanie książek. I te z czystym sumieniem mogę polecić. Natomiast słuchajcie, nie pytajcie mnie w komentarzach, jaki polecam, jakiego dostawcę mięsa polecam, jaki polecam rodzaj kolagenu, czy witaminę, czy witaminy, czy minerały, od jakiego producenta suplementów, bo to trzeba poczytać, trzeba wyrobić sobie własne zdanie, popatrzeć na komentarze, trochę czasu na to poświęcić i wybrać któryś z tych preparatów, zastosować, zobaczyć, jak się będziecie po nim czuć i jakie będziecie mieć efekty. To dotyczy również produktów spożywczych. Pewnie będą jakieś zapytania o to, jakie patelnie, jakie garnki, na czym gotujecie, na czym smażycie. Pomagajcie i dajcie sobie wskazówki wzajemnie. Ja natomiast na filmikach takich rzeczy i takich informacji staram się unikać. Bardzo Wam dziękuję, że dotrwaliście do końca i do zobaczenia w kolejnym materiale. Mam nadzieję, że już niedługo. Trzymajcie się. Cześć, pa, pa.